kiedy pojedziemy na wakacje. To jest jedna podstawowa rzecz. I na kiedy ukończy ten facet, kiedy zrobi jakąś drogę. Mhm. Bo to też mnie będzie trzymało, bo ja po tej drodze nie mam ochoty wozić cementu. Mhm. Bo chciałbym zamówić tonę, czy dwie, czy ile trzeba będzie cementu i żeby duży samochód mi to przywiózł. Nie będę się pieprzył i woził po 20 worków cementu. Tu przyszli medy i stal trzeba dowieźć. No, stal trzeba dowieźć też. Samochodem jedne rzeczy mogę dowieźć. Dawaj. Wiesz, w jakim mniejszym almasenie bym kupował stal i cement, to też mi przywiozą tu dużym samochodem, ale będę musiał płacić za transport, bo tak w mieście czy gdzieś blisko, to nie przodują cię, nie musisz płacić za dowóz. A tu w związku z tymi bramkami, to na duży samochód to te bramki są trochę małe. Burze, tornada występują. Burze, tornada. Trzęsienie na ziemi. Czyli nie ma tornad? Nie. Tornada są w Stanach na pół. Tornada są w Meksyku jeszcze. Na Karaibach, ale po tej stronie nie ma tornad. Jakiś większy ptaszek. Ano. Czy właśnie zobacz jakiś ptak tam lata? Tutaj może. Tak, lata jakiś dobrze. Co? Widzisz? A jest faktycznie jakiś kurny. Może poluje. O. Waka! Jest normalny. No jakie fajne na uszy, zobacz. To, no to fajno, no. Daj, no zrobię z nich. Taka fajna, uszasta. O. Takie uszy mają, inne, nie? A jakie? Bo to są indyjskie. No jakie osiołkowate. No. Wielkie uszy i gard. Jak osioł, te uszy. One mają garb i ten garb to ciekawa rzecz, że to jest po prostu... tkanka tłuszczowa. No, tak jak u wielbłąda, nie? To tak jakaś krzyżówka no, może wielbłąda. Como se llama? Tenemos de terremoto y después de terremoto es posible tener de agua. Tsunami? Tsunami. Jest możliwość taka, że tsunami może wystąpić. Aj, że może zalać tu. No to wiadomo. Nie, z tym zalaniem to trochę bez przesady, no. Bo tutaj to się nie zaleje, bo tsunami nawet jeżeli przyjdzie fala 10-12 metrów. Kiedyś gdzieś była na Filipinach, czy gdzieś miała 25 metrów. Ale jak tu masz wysokość 300 metrów, no to, czy 200 metrów, to ci koło nosa tu nawet. No to. No tutaj są syreny, te zawiadamiające o tsunami. Ale i one są co miesiąc chyba kontrolowane, także mamy ten. Chcę, żeby... Aha, włączone jest, okej. Okay. Tak, tak. Nie
nie, bo nie wiedziałem, czy włączone. Nie, jest, jest. Mhm. To jeśli chodzi o tsunami, to jest ta informacja. Są sprawdzane, żeby no, miasto zawiadomić o tym w razie tsunami, ale poprzednim razem, jak było trzęsienie ziemi, no to kilku sprytnych chłopców przyjechało na motorze czy samochodem do takiej miejscowości, gdzie mieszkają prawie sami Amerykanie. Tam, znaczy, tam mieszkają, we wsi mieszkają normalnie ludzie miejscowi, ale tam są te apartamenty, gdzie mieszkają sami Amerykanie. I oni latali tam od apartamentu do apartamentu i darli się. Tsunami. No co Amerykanie zrobili? Uciekli. Złapali, co było pod ręką, i do samochodu i wjął w drogę. Aha. Oj. Na wyższe miejsce, nie? No. A tu żadnego zawiadomienia o tsunami nie było, niczego. To oni zrobili panikę i w tym czasie, ponieważ nie było nikogo, opierdzielili wszystkie te apartamenty dokładnie. Co się dało wziąć, to wzięli. Ale jaja. Na samochodzie i wjął, pojechali. Nawet diabeł ich nie znalazł. Ja nie wiem, czy ta policja w ogóle ich szukała. Ale to do takich apartamentów to trzeba się włamać, bo to oni pozamykali pewnie. A skąd? Pozamykali. A co tam się włamywać? Wszystkie drzwi przeszklone, wszystkie obok drzwi. Też to jakby coś, to wypiszymy najwyżej. Uh-huh. Ale tam się nikt nie włamywał. Bo to wszystko było otwarte, na oścież. Ale ja. No, koleżanki. O, koleżanki i koledzy. To koledzy chyba też. Z rogami. Ale śliczne te krowy są. O, malutki uszatek jest. No, taki no, fajny, malutki uszateczek. Taki patrz. Żart ma ładny. O, malutki uszateczek. Mm, baby. Si. Hopsa, nie wiem, co się dzieje. O, ci wolny. To jest niebezpieczny taki bydlak, bo on... Wskoczy pod samochód. Jak widzicie, trawy trochę jest, to pasą, gdzie popadnie. Resztę zdepczą. Ale żeby zebrać trawę? Nawet jak posieją trawę, to ta trawa wyrośnie na pół metra i się wywróci, uschnie, krowy przyjdą, zdepczą i koniec. Ale tam po drodze to widziałam, że nosili trawy na plecach, tak, kobiety. W płachcie niósł? No. Tak, dla królików, dla tych... dla... Świnek. Świnek morskich. To tak, ale nie dla krowy, nie dla osła. U mnie osły na przykład, ponieważ całość ogrodzona, to stronę były samopas, a myśmy tylko dowozili w jedno miejsce wodę, żeby miały wodę przy bramie głównej. To dwa razy w tygodniu woziłem po 60-80 litrów wody i one miały tą wodę i był święty spokój. Ale i tak już sąsiada było bardziej zielone. To jak mogły gdzieś przeleźć, to zawsze przelazły. Nie było. Kiedyś moje osły znalazłem, szukam. No nie ma osób. I moi pracownicy mówią, no chyba ktoś ukradł. Jadę wreszcie. Aha, szły dzieci do szkoły. To ja mówię, a podniosę te dzieci do szkoły. Kazałem im wsiąść. Pojechaliśmy. Wjeżdżam tam do szkoły, a tam ktoś mówi, słuchaj, tutaj u sąsiadki stoją osły, to chyba twoje. Patrzę, no jest w ręce. 3 kilometry. Statkiem poszły. Nie? Całym stadem. No tak, wszystkie były.
temat. Że gdzieś znalazły przejście i potem musiałem wysłać pracownika wzdłuż płotu, żeby zreparował, żeby więcej nie uciekły, bo one jak znajdą miejsce, to potem zawsze w to miejsce pójdą i przez nie wyjdą. O! O, uszatki. Ale gdy uszy latają. Jak te uszy latają, zobacz. Klap, klap, klap. Że to specjalnie, żeby opędzać się. Fajne. Uszatki fajne, nie? A ten jaki fajny uszatek tu z boku. O, tam też taki młodziutki. O. Chciałem wyjść rękę. Wyczor, jak on ma to. Tutaj fałdę taką. To ma ten z gruczą. To jaja. A jak? Musi mieć czym zarządzać. Tyle kobiet ma do obrobienia, to musi mieć pałę i jajca. A tu rafineria z tyłu. Ale jaja. Otworzyć. I to, ale jaką drogę tu zrobili szeroką do dojazdową? Do rafinerii. Na trzy pasy. Tak jest. Wszystko byłoby fajnie, gdyby były pieniądze. Czy co, to miała być jedyna rafineria na całą, na cały Paragwaj? No. Ekwador. Nie. To miała być, tutaj miała być na jedyna... W tym momencie na benzynę, bo oni mają rafinerii kilka, ale to są tylko podstawowy cracking mają, także te najcięższą syntezę robią do produkcji tworzyw sztucznych. Aha. Bazę, ale i to sprzedają i to jest też, to jest jakby oczyszczona ropa, bym powiedział. No, zagęszczona. Tyle. Nic więcej nie robią. Czyli benzynę z Ameryki kupują. Tak. Mają wielkie... Tam na północy mają wielką rafinerię, ale to, no, to co to daje? Puerto López, rafineria del Pacífico. Para acá más cerca tienes San Lorenzo. Sí, tutaj mamy San Lorenzo. 5 minutos. Parę minut stąd jest. Co jest San Lorenzo? Tak, miejsce nad morze. Plaża. A tutaj trochę dalej tą drogą jest też do sprzedania farma. Za którą nie chciałem dać 60 tysięcy, niecałe 3 hektary ma. O, nazwijmy to, że ma 3 hektary. Z tym, że jest to zagospodarowane, mniej więcej. Z tym, że facet zwariował, bo nagle na tym terenie, gdzie nie miał nic posadzone, jest dom, ale mały, wszystko małe. Na placu przed domem postanowił zrobić rowy, w których będzie hodował jakąś specjalną odmianę ryby, którą tylko oni tutaj smakują. I ta ryba rośnie w błocie. Więc dla nas to jest od razu z góry wiadomo, rzecz nie do przełknięcia, bo jak karp śmierci błotem, to go też wyrzucasz. I mówisz, niech go cholera weźmie. Natomiast tutaj nawet jest gdzieś ze 30-40 km od Manki jest restauracja, w której zjeżdżają się z całego Ekwadoru smakosze, żeby próbować tej wspaniałej ryby. I on właśnie chciał hodować tą rybę,
ale potem wypadło mu coś w głowie innego, no i te, tą poprzewalaną ziemię zostawił i postanowił sprzedać to. Więc ja nie chciałem za to dać 60 tysięcy, bo ta, ten dom jest za mały dla mnie. Ja musiał, tam jest cement, co prawda już wylany pod następną część tego domu, no ale trzeba by to wszystko przerabiać od nowa. Fajną. Mówię, niech odpocznie trochę, to zmięknie. Jak drugi raz z nim rozmawiałem, to już chciał 80 tysięcy i to twardo. 80 tysięcy i nie ma mowy. Czyli podwyższył? Tak. No i nie wiem, żebym się pocałował w nos. Przypadek zrządził, że trafiliśmy do niego z powrotem, bo chcieliśmy go zażyć z innej strony. Mianowicie postanowiliśmy ze mną przyjechać tutaj na tydzień, ponieważ jest dom, więc my przywieziemy sobie szmaty, żeby przespać się tutaj i powiedzieliśmy mu, że chcemy tydzień tutaj być, żeby wiedzieć, czy nie ma jakiegoś ruchu po nocy, czy nie ma jakiegoś harmidru od restauracji i tak dalej, i tak dalej. Facet na to się zgodził, ale wtedy dowiedzieliśmy się, że facet podniósł cenę na 120. Mówimy, no krew się zaleje, ale będziemy się targowali do upadłego. Aha. Bo nawet myśleliśmy, że można to kupić, bo jest już ugrodzone, jest już studnia, jest już woda, jest no to wszystko. Własny transformator i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Minęło ze dwa miesiące. Mówimy do zbiórka, aha, bo jak myśmy ostatnio rozmawialiśmy, to on zbierał kawę, no i a wiesz, kawę to się zbiera w nieskończoność. Kawę można zbierać okrągło rok dookoła, bo zbierasz tylko te, które są dojrzałe. A na krzaku tego skurwysyństwa jest tak, jakbyś, jak wziąłbyś pod uwagę krzak tej amerykańskiej borówki. No. Wiesz, tego jest odległej cholery i teraz każda, która jest, byłaby już dojrzała, to tylko tą urywać. Więc możesz to zbierać dookoła. No dobra, on tu mówi, że dwa tygodnie, może miesiąc, to on już tam będzie miał, nie będzie miał tam pracowników, już się nie będzie kręcił, możemy wtedy tam przyjechać. No i dzwonimy do niego parę dni temu, a on mówi, że no zapłacił, bo tu się płaci podatek w styczniu. On mówi, no zapłacił właśnie podatek, podnieśli mu podatek, bo przyszedł jakiś palant i pooglądał to wszystko i dostał i zrobił municypalną wycenę. No i no tak, no on z nami rozmawiał o różnych cenach, co prawda nawet się podwoiła, ale on tego nie może sprzedać taniej niż za 180 tysięcy, ponieważ urząd mógłby znać, on wycenił to na 200 tysięcy, od czego zapłacił podatek. Nie pytaliśmy go, ile tego podatku zapłacił, bo nawet od 200 tysięcy to zapłacił 100 dolarów za rok. Ale jaja. No, to mi. Nie ma co z facetem więcej rozmawiać, bo się zaraził od Amerykanina, który trochę dalej ma też niecałe 2 hektary, a chce za to 350 tysięcy. Ojej! A na takim zakręcie jeszcze do tego, wiesz, to jest... Tam ma chyba 3 domki postawione i jakieś chałupki, kawałek. To z tej chałupki, co się dowiedzieliśmy, to tam ma 2 sypialnie. 3 łazienki. No, tyle. Ale te ceny to oni sobie wiesz, bo panie u nas w tej Idaho albo gdzieś tam, tak samo jak przyszedł do mnie facet kupić farmę. I chciał mi dać bez problemu 150 tysięcy. No ale on nie ma w tej chwili.
Ja mówię, no to kiedy będziesz miał? Się w ogóle nie targowała nic. A za tą, farmę w tym Bahia? Bahia. Nie rozumiesz. I fajno. Mówię, kiedy będziesz miał? No jak sprzedam moją farmę. A jak masz dużą farmę? Nie pamiętam, co ty powiedział. Chyba 100 akrów. 100 akrów to jest ile? 25 hektarów. Aha. No a co mówię, no i mówi, no ale z maszynami. Ja mówię, no to co, jak masz maszynę? On mówi, no mam traktor i mam maszyny do przewracania siana, bo ja tam tylko siano koszę. Dla zwierzyny. No dobrze. I tam jakieś walce, nie walce, cholera, widzę, ja się nie znam na tej robocie, no ale nie przypuszczam, żeby tych maszyn aż tak bardzo skomplikowanych musiał dużo mieć do obróbki pastwiska. Mm-hmm. To tak należy nazwać pastwisko, no. I z tego pastwiska pytam się go, no dobra, no a jaką masz szansę sprzedać? No, powinien go sprzedać może. Może w tym roku, może w przyszłym. Facet, to po cholerę wyjechałeś taki kawał. No i ci, wiesz, w pewnym momencie on strzela, bo będę miał z czego żyć, wtedy tu się nie muszę martwić już, czy co rośnie, czy nie rośnie, czy posadziłem, czy posiałem, czy nie. Wystarczy mi tylko to, co dla siebie będę miał, ogród jakiś, w nosie resztę. Takie hasło, że będzie miał z czego żyć do końca życia, to pytam się, ile to tam jest warte. A on mi mówi, za te 25 hektarów 750 tysięcy. I on chce to sprzedać za 750. Tak. No to wiesz, jak posłuchałem tego, patrzyłem na niego, znaczy mówię, daj ten święty spokój. Ale kto mu to kupi? A to jego sprawa. Niech mu to kupi, ale coś mi się wydaje, że mu tego nikt do dzisiejszego dnia nie kupił. I z tą babą w tym śniegu tam siedzi. I tyle. Ale jaja. Tak, nie, się ludzie dziwni trafiają. Miałem trzy takie wizyty miałem ze Stanów Zjednoczonych. A co jeden to był lepszy. Polak jeden taki mnie męczy, bo nic, tylko tą fabrykę, tą górę z tym bentoitem chce kupić. Aha! A, tylko wiesz, nie było go stać, jak to kosztowało 150 tysięcy, nie było go stać, jak to kosztowało 400 tysięcy, a teraz jak 3,5 miliona, wysłałem mu co prawda informację i on dalej mówi, że on znajdzie na to pieniądze, on to kupuje. A nie, to nie przeszkadza, to nie moje przecież. No tak. Ja na tym nie zarabiam. A nie, no. Jak to się będzie zadowolony? Kto my stał? Ja podałem kontakty do kolegów wiertników, żeby wiedział, że to jest materiał, który jest chodliwy w Europie. Czy ze Stanów się go sprowadza, z Meksyku się go sprowadza, no i komu, z Wenezueli. No i komu ten sam sposób? Polskie, z Węgier. Polskie bentonity są marnej jakości. Czyli co, jak... No jak... kieruskie to dowolimy ledzie. Mala parakenogastys? A to dużo w tej kopalni jest tego bentonitu tam jeszcze? O, cała góra! Aha! Nie, twojego życia nie starczy, żeby to zdarzyć. No co teraz zostało mocno zasypane? Rezar, pasaż fibra optyka por los ductos que están alrededor del parque para almacenes TIA. On tam kupił 77 hektarów ziemi, z czego ta góra to jest ze 20 hektarów. O! A razem 77 hektarów. Exactamente. Ceny dali teraz taką,
Ale to znaczy, cenę to dlatego to nie tak, że to w tej chwili ogłasza Remax. A Remax się nie pieprzy. Agencja. Agencja. Oni dają ceny amerykańskie, bo to jest amerykańska firma międzynarodowa, która ma swoje biura w Kanadzie i w Afryce, w niektórych krajach też mają swoje przedstawicielstwo. W Polsce tak samo. No, es que no quiero cogerme esos postes, quiero pasar por la fibra, la quiero pasar por los pozos. Por abajo, claro, soterrado. Czy to za dużo pieniędzy? Nie. Jest za dużo, 3,5 miliona za tą kopalnię. Tak samo jak te tereny nad morzem przy plaży. Nic to nie zawodzi. 750 tysięcy. I jak to nikt nie odpuści. Każdy chce. Ya, porque de la misma manera, por ejemplo, si se fija, para el TIA yo puedo ingresar por la parte de atrás, pero por ejemplo, para la cooperativa Santana, el acceso es solamente por la parte de adelante. Ya te consideras taca, si ile te potrzebujesz, nie? Exactamente. Dzielą to, jak dzielą, no to wtedy ta cena jest bardziej przyswajalna, ale jakbyś potrzebował hektar. No, sí, de eso yo tengo problemas, sino, ¿y a quién será que yo puedo, cómo me puedo hacer para contactar, para que me den requisitos, necesito para enviar esta carta, para que me autorice este trabajo? También hubo drogi dojazdowe. ¿Con quién puedo conversar ahí? Droga dojazdowa to było przez plażę, a jak była wysoka woda, no to wtedy nie było w ogóle dojazdu. Są nawet takie hotele są wybudowane, że nie ma dojazdu. Ale przez plażę, wtedy, kiedy jest niska woda. Ale cerki. Sí, nie rozumiesz. Te agradecería enormemente que estoy necesitando ese permiso. Wyobraź sobie, że... Wiesz, perfecto. 70 tysięcy za hektar. Muy amable, gracias. A w tej chwili też jakieś ciężkie miliony. Oczywiście tego nie sprzedali. No bo rozmawiali z takimi ludźmi jak ja, czyli takimi jak on, że jest, chcemy kupić, ale nie tyle, co tam było, tylko mniej. I chcesz w takim miejscu, gdzie nam to pasuje. A ja bym nie wytłumaczył, no ty możesz drogą, tą dróżką możesz pojechać, tam okrążyć zagrodę jakiegoś tam człowieka, potem przejechać przez dwa pola dwóch różnych właścicieli w poprzek i tam dojedziesz do drogi, która się tam kończy od sąsiedniego miasteczka. No ja pierdzielę takie na ramię broń, bo wiem o tym, że chłop przyjdzie z widłami i obie warami stąd. No i koniec końców. Nie ma dojazdu, to rezygnuję z tego i więcej nie rozmawiam. No a teraz widzę ten sam teren, za ciężkie miliony, bo jest dostępem do morza. Aha, jeszcze głupie to ktoś właściciel zrobił, bo sprzedał dostęp do morza i zostawił sobie tylko 40 metrów dostępu. Ale cyrki. Ale no jaki wiesz, głupek potrzebował pieniądze prawdopodobnie, trafił na kogoś, kto jemu oferował, ale powiedział ten skrabek nad brzegiem i tyle. I on tak kupił.
się na tym. Co oferuje na internecie i ogłoszeniach, no ale za takie pieniądze, że no chyba, że będziesz budował osiedle czy coś, jesteś na tym poziomie, to możesz kupić taki teren. Inaczej to bez sensu. No i musisz wykupić sobie drogę od innych. To jasne. Rusy? W Francji jest sporo Rosjan. Także język rosyjski tutaj nam, czy w sklepie, czy na ulicy, to słyszy się. A oni chcieli też sprzedać dom. Mały ten dom, kupił tak człowiek zrobiony. Jakbyś chciał go rozbudować, to od razu pierwsza rzecz, która cię trafia, to, że musisz go odsunąć o 3 metry od ulicy. Musisz dać miejsce na przyszły ewentualny trotuar. Bo tam akurat nie ma. Dom jest równo z drogą zrobiony. W związku z tym municipie nie pozwoli ci go podwyższyć. Tylko powie, proszę bardzo, buduj, ale 3 metry. No jeszcze miejsc. Na różne plomby jest sporo. Ale to wszystko kosztuje sporo pieniędzy. Piochy. A, nie widzisz. A tutaj się pierdolili sobie za przeproszenie, ponieważ stawianie mostów, rozjazdów takich, wiadomo komu, po co, na co. Oni tu piszą 50-60, ale tu nikt nie jeździ. Nie, tutaj jest radar. Tak? Gdzie ten radar? A na słupie? Aha. A jest. A w ogóle są radary? No, pierwszy radar, który widzę w Ekwadorze. Co zrobiliśmy 2000 km. Może nie widziałeś tylko. No może nie widziałem. Oni oznaczają, oni informują. Zmiana szybkości, a potem pokazują. Znak był taki znak, to jest radar. Tam koło nas był radar, to zdjęli. No bo wszyscy zaczęli jechać powoli. No to szkoda pieniędzy na utrzymywanie tego. To było parę lat temu w
Stanach Zjednoczonych, w Dallas, zakupili najpierw koło setki radarów, a potem było miasto radarów, bo było ich 1200. A no, człowieku, z tej setki radarów to był przychód kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. No nie było, że tam ktoś zapłacił. Każdy płacił. Ale potem się towarzystwo wycwaniło i wiedziałem już, gdzie te radary są. Potem jak ich dopieprzyli tak zdrowo tych radarów, to w ogóle ruch spowolniał w mieście. No bo nikt nie chce płacić, nie? I wyobraź sobie, że nagle miasto miało w ciągu roku chyba 6 czy 8 milionów strat. Z powodu radaru. Dlaczego? No po prostu nie było mandatu. A. Nie było dochodu. I wyobraź sobie, że zdemontowali te radary. Ale jaja. Zdemontowali i były ogłoszenia, że miasto sprzeda radary używane. Wiesz, i po ileś tam nie dolarów wycenili, nie wiem. No stracili na nich niesamowicie. Był jedyny przypadek w Stanach Zjednoczonych, kiedy miasto się przejechało na radarach. Taxi, primero, señor. Ellos tienen exacto idea. ¿A qué momento cambias de luces? ¿Qué como se llama? Sami za nogę bym powiesił na słupie, żeby przesechł mu mózg. Więc co oni wyprawiają, jakie ekwilibrystyki pomiędzy samochodami, to głowie się nie mieści. O kurde! Myślałem, że on jeszcze ma czerwony. Stoję.
Tu był radar na przykład, też go zdjęli. Ten radar tutaj po prostu tam obał ruch. Tu co ta dziewucha sprzedawała? Siedzi? Aha. Jeszcze siedzi. Tu rano dzisiaj kupywaliśmy na rogu. Jeszcze stała dziewczyna? Sikanie na ulicy w tym kraju jest dozwolone. O, no to dobrze. To nie jest żadna wstydliwa rzecz, ani karalna. A kupę można zrobić na ulicy? Nie. Dziewczyny też to robią? No kłóc... Najświeższe, że bo jak pierwszy raz nie wiedziałem o tym, że to jest tutaj uznane, to jak zobaczyłem, jak kobieta staje nad kratką, to ścieką. A majtki zdejmuje, czy one bez majtek chodzą? No widocznie tam to była bez, bo niczego nie widziałem, żeby zdejmowała. Nie wiem, że ta baba tak rozkracznie stoi. Ale ja widziałem, że ona załatwiała potrzebę fizjologiczną. Ale to w spódnicy była, czy w spodnia? W spódnicy. Ja mogła być w spodnia. No tak. Po drodze by się musiała pójść. A to raczej niemożliwe. No i Sławuj, Sławuj. No tak to. Chociaż jakaś ekwilibrystka. Chyba, że jak to mówią... nie, jak to jest ten... Babochłop. No ale tutaj to, tutaj to taki... jest normalna rzecz. Potrafi stanąć facet nie pod murem, tylko na ulicy i wysikać się do rysztopa i tak nie zapieros pójdzie dalej i z głowy. Regresa do kasa? Manuel Estarlo. Sí, sí, yo sé. Iglesia Baptista. No sé dónde hay. Ah, no, vamos a ganar. Ah, lo ibas a dejar ahí. Si quieres, lo muevo. Ok. No necesito, señor. No necesito, señor. Otwieramy tą bramę. Wiatr.